Tytuł mojego wystąpienia może brzmieć troszeczkę prowokująco, ponieważ pojawiają się dwa słowa: dawna ruina i przybytek Pana nad Pany. No ale trzeba się z tym zmierzyć. Dlaczego właśnie tak i jaki związek ma z tym nasz dzisiejszy bohater, święty Józef Sebastian Pelczar? W takim czasopiśmie przemyskim czytamy takie słowa: kto by się spodziewał, że przed półtora jeszcze rokiem, patrząc na rozebrane wieże, na dach zniszczony, powyrywane okna, że jeszcze ta świątynia potrafi się podnieść z ruiny i stanie się na nowo przybytkiem Pana nad Pany. Do tego też się odniósł święty Józef Sebastian, kiedy konsekrował ten kościół i po mszy, głosząc kazanie, użył takich słów: w ofierze mszy świętej dzięki złożyłem Panu, iż pozwolił nam odbudować ten kościół, skazany już na zagładę, i po przerwie 130 lat stąpił tu na ołtarz. Jak więc do tego doszło, że święty Józef Sebastian Pelczar postanowił zawalczyć o ten kościół, który kiedyś był jezuicki pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli, potem Najświętszego Serca Pana Jezusa, a obecnie kościół archikatedralny Soboru Grekokatolickiego świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu. Początek historii kościoła według historyków sztuki należy upatrywać w roku 1626, kiedy to Anna Ulińska z Tyrawski, herbu Osoria, ofiarowała Towarzystwu Jezusowemu 90 tysięcy złotych polskich na kolegium i 12 tysięcy złotych polskich na budowę nowego murowanego kościoła. Tu należy nadmienić, że zakon ten został sprowadzony do Przemyśla w latach 1610-611. Wtedy przybyło czterech zakonników, ponieważ nie mieli swojego miejsca, gdzie by mogli sprawować liturgię, więc na początku czynili to w katedrze. A potem w roku 1618 kanonik przemyski Stanisław Bronikowski za pozwoleniem kapituły podarował Towarzystwu Jezusowemu na własność najstarszy w Przemyślu drewniany kościółek świętego Piotra, który jezuici powiększają o dwie kaplice w roku 1623, o kaplicę świętego Ignacego Loyoli i wówczas błogosławionego Stanisława Kostki. Dwa lata wcześniej, w 1621 roku, jezuicki zakonnik Giacomo Briano, to był taki architekt włoski, który pełnił obowiązki naczelnego architekta w prowincji polskiej, przyjechał do Przemyśla ze Lwowa. Tam kierował fabryką budowy kościoła jezuickiego i kolegium, więc przyjeżdżając tutaj zaprojektował kolegium. Tutaj akurat nie widzimy tylko na razie plan terenu, jakby z góry, gdzie miał stanąć kościół i kolegium. Tutaj widzimy projekt, który wykonał w roku 1622. No i teraz to usytuowanie to są te ulice, które obecnie się znajdują. O, i tak to miało wyglądać wówczas. Ponieważ ten projekt był zbyt ambitny, jeśli można tak to nazwać, on bardziej słynął z tego, że robił projekty typowo pałacowe. To tak miał wyglądać ten cały kościół i całe kolegium. Z przodu, z boku, ten projekt nie został zrealizowany. Pierwsze czynniki materialne, fundusze, tym bardziej, że to był człowiek trudnego charakteru, nie potrafił współpracować stale z jezuitami, więc co chwilę był przenoszony z miejsca na miejsce. On to narysował już, czyli zaprojektował to będąc we Włoszech, więc no, tak bryła mogła to wyglądać. Tutaj pan profesor Betley próbował to jakoś zwizualizować. Więc ten projekt nie został do końca zrealizowany, chociaż wracając do naszego planu, miejsce, na którym jest kościół, faktycznie tak jak miał stać, stoi.
8 maja, to była sobota 1627 roku, biskup Achacy Grochowski poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli. Budowę tę wsparł także finansowo marszałek Wielki Koronny Mikołaj Wolski. Prace przy tej budowie posuwały się do przodu w zależności od chętnego fundatora i jego hojności. Odnotowano w roku 1646, że Jakub Maksymilian Fredro, referendarz koronny, zapisał 2000 zł na wzniesienie kościoła. Potem mamy taką adnotację, że w 1648 kościół został poświęcony i na służbę Bożą oddany. Pomimo tej adnotacji wiadomo, że budynek kościoła nie był dokończony, bo w 1651 ta sama fundatorka, prawie że po 30 latach, Anna Steraskich-Ulińska, żona Jerzego Ulińskiego, zapisała w testamencie 50 tysięcy na budowę kościoła, wyrażając przy tym swoją wolę. Chcę, aby moje ciało u ojców moich, Societatus Jezu, w kościele świętego Ignacego w Przemyślu, ode mnie murowanym, pochowane było. A jeżeli mnie Pan Bóg niegodną w przód zniósł, aniżeli pomieniony kościół gotów będzie, tymczasem u tychże ojców kościółku świętego Piotra niech będzie złożone. No i dlatego ona umiera 2 lata później i ten herb Uliński pojawia się w prezbiterium na samym szczycie. Tu mamy u góry zdjęcie i na dole nad portalem kaplicy Najświętszej Maryi Panny. Oczywiście tego teraz już nie ma, to znaczy tego monogramu Maryja, więc pokazuję zdjęcie archiwalne. 13 lat później, to nie, może tą informację zostawmy. W 1671 roku odnotowano, że świątynia, której fundamenty przed około 50 laty zostały położone, została ukończona. Tak więc pojawia się pomysł, że skoro świątynię mamy gotową, no to rozbieramy kościół drewniany, ten świętego Piotra. A ponieważ kapituła Przemyska nie bardzo chciała się z tym zgodzić, więc jeszcze nie dokonano tego dzieła. Natomiast kościół ten drewniany niszczał, więc przeniesiono pochówki wszystkie z kościoła świętego Piotra do krypt nowego kościoła. I przenieśmy się może do roku 1678, wtedy nastała dosyć wielka wichura w Przemyślu, zerwała dach w tym kościele, był też pożar. No ale jakoś budynek ocalał. Wstawiono wtedy w kaplicy Najświętszej Maryi Panny nowy ołtarz, przybudowano ołtarz świętego Stanisława Kostki. No i w 1679 Towarzystwo Jezusowe zdecydowało się rozebrać stary drewniany kościół. Konsekrowany ten kościół świętego Ignacego Loyoli był w 1684 roku. Dokonał tego biskup Zbąski. Jan Zbąski, nadając mu wezwanie świętego Ignacego Loyoli. Bryła jeszcze nie była dokończona. To, co tutaj widzimy, to jest plan przerysowany współczesny. W zasadzie to był tylko kościół i to kolegium, które jest za kościołem. Ten budynek obok, dołączony do jednej z wież, on powstał dopiero za czasów biskupa Sierakowskiego. Co jeszcze można powiedzieć na temat tego kościoła? W annałach jezuickich odnotowano, że w roku 1697 sprowadzono z Gdańska posadzkę marmurową, którą no, położono w kościele. Natomiast no, tutaj mamy takie zdjęcia, które pokazują nam mniej więcej, jak to miało być, a jak mamy to obecnie. Sprawiono do kościoła kosztem Anny Zbiercza Ustrzyckiej, kasztelanowej Przemyskiej, duże 12 obrazów, to zostawmy, to nie, 12 obrazów apostołów. Zostało do dzisiaj tylko 4. 2 wiszą w naszym muzeum, 2 czekają na reparację. Wisiały w taki sposób.
To jest taka próba rekonstrukcji. To była taka typowa symbolika. Nie będziemy wchodzić dzisiaj w szczegóły, ale tak to wyglądało. Takie zastosowanie w jezuickich kościołach było dosyć normalne. To znaczy oni stosowali to jako credo apostolorum, taka próba katechizacji społeczeństwa. W 1714 roku kościół opisany jest tak, że kolumny i przypory na wskutek częstego zastoju wód gruntowych zawilgociały i stęchły. Ściany przybrały zielony kolor, zarówno otwarte ściany przyporowych belek, jak i fundament w stanie erozji, co groziło zawaleniem świątyni. Założono więc fundament pod pierwsze kamienne wzniesienie i otwarto kanały odprowadzające wodę od ściany świątyni. Przy tym kościele, bo tak mówię na razie o bryle kościoła, natomiast on po coś był przeznaczony. Tutaj jezuici założyli kongregację mariańską uczniów od 1655 roku, Bractwo Opatrzności Bożej, Bractwo Dobrej Śmierci i Bractwo Serca Jezusowego. Ale to dopiero już w drugiej połowie XVIII wieku. I wtedy to stowarzyszenie miało takie zadanie. Skupię się tylko na Bractwie Serca Jezusowego. Nieustanna adoracja Najświętszego Serca Jezusa w Eucharystii, podejmowana dla wynagrodzenia zniewag, obelg i świętokradztw popełnianych podczas publicznego wystawienia Najświętszego Sakramentu oraz przez niegodne przyjmowanie Komunii Świętej. Należało obchodzić wszystkie piątki Wielkiego Postu przez spowiedź świętą, komunię oraz odmawiać litanie na cześć i chwałę Boskiemu Sercu. Czyli nic się nie zmieniło do czasów dzisiejszych. Tak to mogło wyglądać w tamtym czasie, kiedy ten kościół już był u swojego szczytu świetności, bo pod koniec, w ostatniej ćwierci XVIII wieku już jezuici dopinali guzik ostatni w wystroju kościoła. Wiemy, że 1773 rok był dla nich przykrym rokiem, ale wtedy, kiedy skasowali ten zakon w Przemyślu, tyle było ołtarzy w kościele. Wielki, który dopiero co powstał, na zielono lakierowany, różnymi statuami pozłoconymi. Nie będziemy się skupiać może na jego wyglądzie, ja po prostu go pokażę. Odczytam tylko wezwania tych ołtarzy. Ołtarz świętego Alojzego, ołtarz Najświętszej Maryi Panny, świętego Ksawerego, świętego Józefa, Piotra, apostoła, świętego Tadeusza, świętej Maryi Magdaleny, ołtarz świętego Iwona, ołtarz serca Pana Jezusa, ołtarz Stanisława Kostki świętego, świętego Jana Nepomucena oraz świętej Rozalii. Oczywiście ja sobie pozwoliłem na umieszczenie tych ołtarzy według dedukcji, bo nie ma takich źródeł, żeby powiedzieć, wskazać wprost, które dokładnie, ale niektóre udało się zlokalizować. Ten ołtarz tak wyglądał główny. Jak ktoś chodzi do kościoła świętej Marii Magdaleny w Przemyślu, to ten sam warsztat. Tak, ten sam warsztat. Ten ołtarz został przeniesiony po kasacie do kościoła świętego Jakuba Apostoła w Krakowcu, to jest na Ukrainie. Spłonął w roku 1939 z powodu działań wojennych. Te figury ostały się do dzisiaj, świętego Ignacego Loyoli i świętego Franciszka Ksawerego. No i może przejdźmy do tego, jak to się stało, że ten kościół stał się ruiną. Ile mam czasu jeszcze? 15 minut. O, dziękuję. Od czasu kasaty zakonu, a więc od roku 1773 do roku 1820, kościół służył dla młodzieży szkolnej. Oczywiście według na tyle, na ile pozwoliły władze zaborcze. Bo w roku 1820 runęło sklepienie w nawie bocznej i wtedy zapadła decyzja, żeby ten kościół całkowicie zamknąć. Zaczęto więc wysprzedawać wyposażenie wnętrza kościoła razem z posadzką. Po sprzedaniu wyposażenia zamieniono świątynię na magazyn mundurów wojskowych i broni. W 1840 roku rozebrano sygnaturkę.
Około roku 1885 magazyn przeniesiono, natomiast kościół, cały jego inwentarz oszacowany na 25 350 zł Polski oraz srebro oszacowane na 8615 zł sprzedano. I od tej pory kościół stał się pusty. Ksiądz biskup Łukasz Solecki w 1889 roku próbuje ratować ten kościół, to znaczy ubiega się w Ministerstwie Wojny o ratunek budynku ze względu na, po pierwsze, charakter zabytkowy XVII-wiecznej budowli i chciałby ministerstwo swoim sumptem odrestaurowało kościół i zamieniło na garnizonowy, po prostu żeby wojsko mogło z tego korzystać. Ministerstwo oczywiście odpowiada, w odpowiedzi wyceniło koszt konserwacji kościoła na 45 tysięcy złotych polskich i na tym sprawę zakończono. Więc żadnych działań już potem nie podjęto, więc kościół zaczął tak niszczeć, jak widać na fotografiach. Widzimy z zewnątrz, mamy zbliżenia na dziury w dachu, powybijane okna. To są wejścia do kaplicy. Po prawej stronie kaplica Najświętszej Maryi Panny, po lewej trudno powiedzieć, czy świętego Franciszka Ksawerego, czy inna. Tak wyglądało wejście do kościoła. Tak wyglądało jego wnętrze. Tutaj widać po prawej stronie malowane ołtarze na filarach. Tutaj widzimy nawę główną. Pęknięcia, chór oraz od strony prezbiterium. Te anioły leżące z ołtarzy, no, takie są charakterystyczne, pokazujące, jak bardzo wielką ruiną stała się ta świątynia. I teraz tak, w roku 1890 z wież i z dachu kościoła zdjęto blachy miedziane, które zastąpiono papą, więc mury zaczęły zaciekać i pękać. Stan kościoła według władz zaborczych w dalszej perspektywie nadawał się już tylko na rozbiórkę, więc zdecydowano o tym w roku 1890, a uzyskany plac zdecydowano przeznaczyć, niektórzy uważają, że na pałac dla biskupa ruskiego, potem, że na seminarium grekokatolickie. W 1891 rozebrano hełmy kościoła, potem wiatr zerwał cały dach. Później w 1902 roku rząd wyznaczył 32 tysiące koron kosztów na zburzenie kościoła oraz przyległego gmachu, ponieważ tam miało powstać, jak powiedziałem, ruskie seminarium duchowne. W konsekwencji rok później przeznaczono kościół do rozbiórki, a materiał, który miał być uzyskany z tej rozbiórki, wyceniono na 16 tysięcy koron. No i tutaj wkracza ksiądz biskup Pelczar, który postanowił odzyskać ten kościół. I wpierw w tym celu udaje się do Wiednia, to jest 1-2 grudnia 1902 rok. On to pisze w swojej autobiografii, cytuję, by ratować kościół pojezuicki od zburzenia, bo na tym miejscu miało być zbudowane seminarium ruskie. Jak sam pisał, przy pomocy Bożej udało mi się pozyskać ministrów Wilhelma Hartla, Leonarda Piętaka i hrabiego Agenora Gołuchowskiego. Także zburzenie wstrzymano, a na wiosnę roku 1903 pozwolono mi dach kościoła poprawić. 4 grudnia byłem w tym celu we Lwowie. Na restaurację kościoła przeznaczono od rządu 30 tysięcy koron. Ministrowie Hertel Piętak i hrabia Piniński i hrabia Potocki w tym pomogli. 2 grudnia 1903 roku kanonicy kapituły zorganizowali w sali magistrackiej miasta naszego Przemyśla spotkanie z biskupem i z inteligencją przemyską, kobietami i mężczyznami. I tam biskup zachęcał wszystkich, oznajmiając, co do tej pory zrobił sam dla tego kościoła. On się po prostu zapożyczył, on zaryzykował.
poprawił trochę sylwetkę tego kościoła i jadąc do tego Wiednia wiedział, że może Wiedeń powiedzieć nie. Więc no, duże podjął ryzyko. Więc on opowiada o tym, zachęcając ich, żeby się po prostu włączyli w akcję zbierania funduszy na ten kościół. Wszędzie, gdzie jest to możliwe. Już nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast tak, w 1904 roku, 13 i 14 stycznia, biskup udaje się jeszcze raz do Wiednia, aby u ministrów, których wcześniej wspomniałem, wyjednać oddanie mi kościoła pojezuickiego i gmachu przyległego, który na własne ryzyko i na pożyczenie pieniędzy zrestaurowałem. Cel misji został pozytywnie rozpatrzony. Wtedy na kościele, tu mamy projekty Stanisława Majerskiego, który no właśnie w 1903 roku rysuje plany, co można zrobić z tym kościołem. Tu mamy rzut wnętrza kościoła i tutaj mamy piętro empor, czyli ta kondygnacja wyżej. I tu już widzimy, po co to jest ten kościół. Czyli nie tylko dla samej liturgii, czy tak jak siostra przedmówczyni Sanktuarium Serca Jezusowego, ale też muzeum i biblioteka. Ponieważ ksiądz biskup działał właśnie bardzo horyzontalnie. To znaczy on chciał, żeby społeczeństwo, w którym posługiwał miasta Przemyśla i nie tylko, żeby to było społeczeństwo świadome swojej wiary, religijności, kultury. Więc szukał takiego miejsca, gdzie po prostu ludzie będą mogli z tego skorzystać. Przede wszystkim młodzi ludzie, bo to młodych ludzi trzeba wychowywać. A więc to był pierwsza rzecz. Druga, duchowieństwo. Żeby duchowieństwo miało swoją drukarnię, mogli sobie drukować teksty religijne czy do liturgii, żeby nie trzeba było tego sprowadzać nie wiadomo skąd, za zgodą władzy. No i muzeum, które będzie podtrzymywać pamięć i tożsamość, tak, żeby ten młody kleryk wiedział, jak ma traktować zabytek, sprzęt liturgiczny, co z nim zrobić. Tak. Jak już powiedziałem, Stanisław Majerski nadzór miał nad restauracją całego kościoła oraz ksiądz kanclerz Józef Wiejowski. Na kościół sam bez wewnętrznego urządzenia wydano 97 tysięcy koron. Naprawa domu obok stojącego 73 tysiące koron, a część funduszów zebrano drogą ofiarności prywatnej. Na resztę zaciągnięto dług, który będzie musiał być powoli spłacany. 2 listopada sprowadzony jest dzwon do kościoła. Imię święty Jan Kanty chrzcił ten dzwon 6 listopada o godzinie 15 biskup Karol Fischer. 9 listopada 1904 roku wielki ołtarz już jest wstawiony. Ja może pokażę zdjęcie. O tak. Jest już wstawiony. Brak gdzieniegdzie złoceń. W ołtarzu zostanie umieszczony obraz serca Jezusa. Na ścianach było 12 krzyży przygotowanych do konsekracji i 12 stacji drogi krzyżowej ofiarowanych przez księdza infułata Łękawskiego. Tu taka dygresja. Te stacje miały wisieć w katedrze, ale kapituła jednak zdecydowała, żeby lepiej powiesić obrazy malowane. Obraz do ołtarza namalował Tadeusz Popiel. Figury świętego Ignacego, świętego Piotra, Pawła i świętego Stanisława Kostki sprowadzono z warsztatów tyrolskich. Ambonę sprawił pan doktor Felix Drużbacki, sprałkowiec. Tak. To jest ta stacja Drogi Krzyżowej. Obecnie ona się znajduje w kościele, cała stacja Drogi Krzyżowej, wszystkie 14 w kościele świętego brata Alberta w Przemyślu. Tutaj widzimy wejścia do kaplic, ponieważ w tych kaplicach są ołtarze boczne, które też były w planie. Ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, ufundowany ze składek mieszkańców miasta Przemyśla oraz ołtarz świętego Piotra w drugiej kaplicy.
Tu mamy ołtarz częstochowski, miał być wzorowany, tak? Widać, że tylko ta część środkowa została wykonana. Tu jest taka próba, jak mógł wyglądać ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej, bo sukienka była drewniana. Czy to jest ten obraz, tego nie wiem. Nie dotarłem do źródła, co się stało z tym obrazem. W kaplicy Matki Bożej są tablice epitafijne, gdzie zostali pochowani biskupi i biskup Pelczar i Karol Fischer. Wiemy, że biskup Pelczar został przeniesiony, jego doczesne szczątki do naszej katedry, ale tablice pozostały. To są te konfesjonały, które zostały też wprawione do kościoła i kaplica świętego Piotra, gdzie obraz już pana Zembaczyńskiego był namalowany. On wisiał bez ołtarza, czekano aż wykonają ołtarz. Natomiast ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, ja wrócę, on dopiero został postawiony w 1906 roku. Natomiast skrupulatnie wszystko, co zostało wprowadzone do kościoła, to jak ktoś lubi grzebać w starych czasopismach, Echo Przemyskie, co tydzień wydawane była informacja, co do kościoła, kto ile dał, ile pieniędzy, co ufundował. Więc ja nie będę wchodził w te szczegóły. Tu tylko pokazuję zdjęcia tego ołtarza. One zostały do dzisiaj w tym kościele. Nad kościołem był, znaczy przepraszam, nad ołtarzem był obraz świętego Jerzego. Nie wiem, co się z nim stało. Nie dotarłem do tej informacji. Natomiast całe wyposażenie zostało przeniesione do kościoła świętego Mikołaja w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Więc tam znajduje się ołtarz, ambona. Ten ołtarz, ponieważ nie zmieścił się, został po prostu skrócony w kilku kondygnacjach i krzyż, który widać u szczytu, to nie jest ten, który był, tylko ten, który był, jest w kaplicy czarnej, z tego co pamiętam. Tak on tu wygląda. Tu mamy zbliżenia ołtarza, obraz serca Jezusowego. Prospekt organowy i organy, one dopiero do Kościoła Serca Jezusowego po roku 1906 zostały wprowadzone. Natomiast to, co tutaj widać, bo to jest wyposażenie kościoła garnizonowego w Przemyślu na ulicy Słowackiego, czyli przy ulicy Słowackiego, na terenie starego szpitala. Więc widzimy te obrazy, one wisiały na filarach. Tam, gdzie były jezuickie ołtarze malowane, w tych wnękach zostały wsprawione te cztery obrazy. Za chwilę pokażę, które. Ale coś mi uciekło. Był też ołtarz świętego Jana Chrzciciela. Prawdopodobnie po lewej stronie, jak się wchodziło do Kościoła Serca Jezusowego, bo tam wnęka jeszcze w ścianie jest na kształt właśnie tego obrazu. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, który został zakupiony w roku 1933 z kościoła świętego Archanioła i świętego Stanisława Biskupa w Starej Soli, Ukrainie. Ten kościół tak obecnie wygląda. Natomiast te obrazy świętej Cecylii, świętego Kazimierza, świętej Barbary i świętego Michała Archanioła były w tych wnękach przy filarach. Jakie jeszcze obrazy tam się znajdowały? W prezbiterium, znaczy w miejscu prezbiterialnym, po lewej stronie na ścianie wisiał święty Antoni, a naprzeciwko niego Matka Boża trzymająca Dzieciątko Jezus. To jest dosyć ciekawy obraz, bo to malował pan Lisiewicz, a który gromadzi przy postaci Matki Bożej różne atrybuty związane z naszym krajem. Koronę króla Kazimierza Wielkiego, gromnicę i tak dalej. To są elementy związane ze świętami maryjnymi, więc to by trzeba było przebadać, dlaczego i w ten sposób Matka Boża jest tak przedstawiona. Nie wiem, czy ten obraz, który teraz pokazuję, wisiał w tym kościele, ale rama sugeruje, że tak.
Czy to był święty Stanisław, święty Maurus i Domitylla? Trudno powiedzieć, ale ktoś, kto to malował, wzorował się po prostu na Rubensie, który przedstawił w ten sposób ekstazę świętego Grzegorza Wielkiego. No i nad kaplicą tą Maryjną, gdzie został pochowany biskup Pelczar, później po jego śmierci w 1924 roku powieszono obraz, który obecnie znajduje się w katedrze przemyskiej. Namalował go tutejszy malarz Marian Stroński. Był też obraz świętego Stanisława Kostki, no i feretron serca Jezusowego. A więc proszę Państwa, od pomysłu włoskiego architekta przez te losy zniszczenia świątyni i odbudowania, no tak to mniej więcej się przedstawia. Więc dziękuję za uwagę.